ja pokazuję gotowy działający schemat, ale każdy tak dodaje trochę swój gen i trochę działa inaczej. Tak sobie ty robisz kamienicę na przykład, tak, bo się w tym lubujesz jakby i to jest coś dla ciebie sexy takiego. Zgadza się, no ja bardzo lubię kamienice, lubię te wysokości, te przestrzenie, ale też no, kamienice są we Wrocławiu przynajmniej bardzo takim chodliwym towarem. Mhm. Business Rider. Za kierownicą on, Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego tajemniczy gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Witam Was w nowym odcinku Business Ridera, a moim gościem jest Wiktor Rękowski. Cześć, piąteczka. Wiktor jest fliperem i z Wrocławia. Ma na swoim koncie już 13 flipów i Wiktor specjalizuje się w kamienicach. Jakby, Wiktor, powiedz coś więcej o tych swoich flipach. Dlaczego akurat wybrałeś kamienicę? Czemu wybrałem? Chyba tak bardziej wybrały mnie kamienice. Mhm. My pierwszego flipa zrobiliśmy. W ogóle śmieszne jest to, że się mówi, że na pierwszego flipa nie róbcie kamienic, żadnych podziałów, łatwe tematy, najlepiej w wielkiej płycie i się z tym zgadzam oczywiście. Ty nie posłuchałeś? Natomiast nie posłuchałem, bo ja wtedy jeszcze nie wiedziałem, że robi flipa. Okay. Po prostu żona gdzieś tam od wielu lat właściwie szukała mieszkania na inwestycje. Głównie po przetargach chodziła, nie udało się nic kupić, aż wreszcie pykło. Ja wtedy jeszcze pracowałem oczywiście na etacie, jeździłem po świecie, nawet nie myślałem o flipach. Zrobiliśmy podział mieszkania, w ogóle w kamienicy, na dwa mieszkania, na osobnych księgach wieczystych, także da się... Ale to dlatego, że to było w kamienicy, prawda? I można było tą sytuację uregulować? Tak, zgadza się. No, tam są, dzisiaj bym tego tak łatwo nie zrobił. Mieliśmy dużo farta, przyznam, bo muszą być spełnione tak zwane warunki brzegowe, żeby w ogóle móc ten temat rozpocząć. To są co najmniej dwie, trzy rzeczy, żeby zacząć taki temat, a one też nie do końca muszą się udać. Okay. Bo jak ja Ciebie poznałem, zanim byliśmy na szkoleniu, to właśnie kupiłeś jakieś mieszkanie pierwsze, zrobiłeś na nim pieniądze i to Ci pokazało, że można na tym zarabiać, czy jak to u Ciebie było? Miałem taki moment w życiu, gdzie pracowałem dla dużej korporacji w branży samochodowej. Zarządzałem projektami globalnie i projekt się skończył. Duży projekt się skończył, samochód zbudowaliśmy i po prostu straciłem pracę na dwa miesiące. Akurat wtedy kończyliśmy, żona kończyła właściwie tego flipa, ten podział i stwierdziłem, że ja sobie sprzedam te mieszkania. Także wyjdę już na taki torcik i mieszkanie sprzedałem w ciągu tygodnia pierwsze, za chwilę drugie. Stwierdziłem, że to jest to. Od razu. Poczułem, że to jest to. Nie? Ale nie wiedziałeś, że to się tak nazywa i w ogóle jest. Nie. To jest cały biznes. Znaczy, zaraz za chwilę zaczęła się cała przygoda internetowa, YouTube'owa, Asbiro. Wszystkim polecam twój film z Asbiro. To jest 45-40 minut naprawdę takiej konkretnej zajawki o flipach. Tekst w stylu ja zarabiam dużo albo bardzo dużo. Mega. Przekonałem cię. Tak, dokładnie. No i co? No i tak się zaczęło. Potem cały rok jeszcze gdzieś tam kończyłem moją przygodę w nowej firmie. I co? I szukałem już nowych mieszkań. 7, dobre 8 miesięcy spędziłem przed internetem, słuchając w samochodzie, webinarów, nie wiem, czytając książki. Gdzieś tam się doszkalałem i poszedłem do ciebie na pierwsze szkolenie we wrześniu. Okej, jest września. Ile kupiłeś mieszkań? Bo ty... To 6-7. Tak, no, bardziej flipów, bo zacząłem, może tak, kupiłem około 6-7, bo teraz jeszcze niektóre się sprzedają, może tak. Okej, no tak, jasne, bo od zakupu do sprzedaży to nie jest miesiąc zawsze. No. Okej, a powiedz mi, jesteś w Lublinie już coś raz, jak Ci się podoba w Lublinie? Najbardziej podoba mi się droga z Wrocławia, 7 godzin jazdy, super. Fajne miasto, wiesz, nie przypuszczałem, że to jest takie duże miasto. To jest normalnie jedno z większych miast w Polsce. Także no, widzę duży potencjał tutaj do działania. Ja też do szkolenia. Jeszcze Ci chciałem zapytać o to, jak Ty byś w ogóle się odnalazł w Nowym Mieście? Czy na przykład załóżmy, że od jutra jesteś we Wrocławiu, nie? Tak. I jesteś bez gotówki i od czego byś zaczął? Takich kilka kroków, nie? Może to nie jest pierwsze. Bardzo proste pytanie. Ja liczyłem na jakieś trudniejsze, typu w innym kraju to byś zrobił. Ale dokładnie to samo. Dobra, w RPA. O nie, to powiem Ci, tego nie wiem, tak? Ale ciekawie. W innym mieście to tak, wszystkie moje techniki i strategie, które wykorzystuję tutaj, działają tak samo. Kwestie prawne, zabezpieczenia,
moje dźwignie działały tak samo. Mhm. Kontakty to jest kwestia czasu do wyrobienia sobie. To, od razu tego nie dostaniesz jakby z dnia na dzień, ale to też nie jest z roku na rok, tylko to jest jakby z tygodnia na tydzień poznajesz nowych ludzi, masz nowe kontakty. I... Czyli to zaczął być od kilku jakby ścieżek naraz. Tak. Pośrednicy, kontakty, finansowanie. Jedyne, co bym musiał sobie uzupełnić, to tylko znajomość rynku, którą mogę zrobić sobie w 2 tygodnie, ogarnąć cały rynek, co ile kosztuje, co ile jest warte. No i to by nie był dla mnie żaden problem, żeby zmienić miasto. Natomiast nie widzę takiego powodu, żeby je zmieniać, no bo wszędzie da się zarabiać. Ja nie jestem w Lublinie dlatego, że tu są najlepsze okazje, najlepsze perełki, tylko dlatego, że po prostu tu jestem, stąd wychowałem się, tutaj mam już kontakty, ułożony biznes i dlatego tu je żyję. Ale teraz mówisz o tym funduszu, że już startujesz z nim w przyszłym tygodniu. I na czym to w ogóle będzie polegać? Tak, to będzie polegało na tym, że będę finansował innych fliperów, przede wszystkim swoich absolwentów. I ja wykładam 80% kapitału i dzielimy się zyskiem. Czyli ja wykładam kapitał, też ewentualnie sprawdzam wiele rzeczy i jakby dorzucam jeszcze jakąś tam obsługę, czy to na początku będzie moja jest, ale później mojego zespołu i jakby finansuję deale. Co, masz już zespół gdzieś w jakichś miastach? Nie, to będzie zespół tu u mnie lokalnie, w biurze analityk, prawnik, który to będzie jakby obsługiwał, obrabiał i sprawdzał wszystko. Dobra, no. Jak byłem u Ciebie na zjeździe absolwentów, to mam takie zdjęcie z mikrofonem, jak wrzuciłem na Face'a, momentalnie od tego dnia mam około kilku zaproszeń tygodniowo wiesz, do znajomych, od obcych zupełnie ludzi. No. I czasem do mnie dzwonią ludzie i pytają właśnie o rady, chętnie gdzieś tam naprowadzam, natomiast staram się rzeczywiście tak omijać trochę ludzi z Wrocławia, nie chcę sobie jakiejś konkurencji robić, chociaż Wrocław jest na maksa duży, wiesz, jest duża konkurencja tak czy owak. No ale są takie, wiesz, perełki wiedzowe, gdzie lepiej o tym nie mówić. No jasne. I ja też miałem takie kiedyś założenia, że z Lublina nie będę dopuszczał nikogo do moich szkoleń. No ale w momencie, kiedy otwieram fundusz i jakby skaluję inaczej ten biznes, to już jakby nie czuję, że to jest jakby dla mnie zagrożenie. Poza tym zdałem sobie sprawę, że w Lublinie jest ponad 100 tysięcy mieszkań i ja wszystkich nie kupię. Nie jestem w stanie, po prostu. Także trzeba się czasem umieć podzielić też tym rynkiem. Tak widzę jakby po moich szkoleniach też, ja pokazuję gotowy działający schemat, ale każdy tak dodaje trochę swój gen i trochę działa inaczej. Tak sobie ty robisz kamienicę na przykład, bo się w tym lubujesz jakby i to jest coś dla ciebie sexy takie. Zgadza się, no ja bardzo lubię kamienicę, lubię te wysokości, te przestrzenie, ale też no, kamienice są we Wrocławiu przynajmniej bardzo takim chodliwym towarem, takim unikatowym wręcz, tak. bo są i w centrum, a z drugiej strony są bardzo hipsterskie, wiesz, takie dosyć ekskluzywne. Masz wysokie stropy, możesz sobie tam prawdziwą cegłę odsłonić, zrobić fajne światło, no mega. A możesz powiedzieć, ile najwięcej zarobiłeś procentowo na danym flipie? Na przykład jaką miałeś marżę, taki bardziej może narzut? Około 40%. Przy fajnej kwocie, nie? Także... A tam są kwoty po 300-400 plus, prawda? Także to już jest... A najmniej? Najmniej zarobię pojutrze. Czyli ile? Czyli jakieś 15 koła, może mniej. Ale to jest szybki strzał, nie? Także tydzień temu kupione... 15 minut, tak? Tak, dokładnie. Po prostu, tak jak gadaliśmy wcześniej, gdzieś tam teraz szukam ekipy. To mieszkanie, które kupiłem, było raczej tak troszkę na siłę. No niby okej, ale mogłoby być lepiej. Stwierdziłem, że jak się trafił kupiec, to okej. Niech bierze. Słyszałem, że piszesz książkę. Tak, piszę książkę. Nie ustawiałeś mi się to pytanie. Okej. Piszę książkę i jak zaczynasz po prostu ten biznes flipowy, o takich początkach i też chcę pokazać w tej książce między innymi moich absolwentów i też ciebie do tej książki. Stąd właśnie zaprosiłem, jakby żebyś podzielił się też jakby twoją krótką historią, w sensie swoją
osobą, jak ty zaczynałeś, jakie były twoje początki, jakie były twoje problemy. Mhm. Bo jest dużo osób takich, które mają różną sytuację, jedni lepszą, drudzy taką poziom, no taką zerową praktycznie. Mhm. I wchodzą w ten biznes i odnoszą rezultaty bardzo dobre. Dlatego chciałem też jakby pokazać, że nie tylko ja jestem tutaj jakimś geniuszem w ogóle tego biznesu, no bo nie jestem, ale też są inni ludzie, którzy po prostu niezależnie z jakiego miejsca startują. Niektórzy startują nawet z długami i po prostu no, wchodzą w ten biznes, zarabiają pieniądze, no i się odkuwają, tak? No i to działa. Ja myślę, że najważniejsza to jest decyzja. Tak. Po prostu ja postanowiłem, nie? Że to będzie na pełen etat. Gdzieś tam jeszcze zakończę swoją karierę, którą gdzieś tam rozpocząłem 10 lat temu. No i miałem cele. Miałem cele rok z roku na rok. Cały czas ja zresztą tworzę. I ta decyzja jest najważniejsza. No i poświęcenie. Wiesz, tak. Kiedyś się pracowało 8-16, dzisiaj pracuje się cały czas. Ja cały czas pracuję. W niedzielę pracuję. Nawet teraz. Nawet teraz pracuję. Ale z kolei bardzo to lubię i to też jest to, no to jest to fajne w tym biznesie, że no, robisz dla siebie i pracujesz kiedy chcesz. Wiadomo, że czasem trzeba umówić z klientem wieczorem i rano, bardziej po południu i tak dalej, ale to wiesz, że to robisz dla siebie i oglądasz mieszkania. No i tak się, no są jakieś limity po prostu, no, są jakieś widełki, jakieś standardy i tyle, a tutaj co sobie zamarzysz i jakby możesz osiągnąć. Jakiś czas temu mówiłeś, że masz jeszcze inne filary swojego biznesu, czyli poza nieruchomościami inwestowałeś też, czy inwestujesz dalej w startup. Możesz coś więcej powiedzieć? No, tak, nie wiem, czy jest na tym jakiś profit, czy w ogóle jesteś zadowolony z tego? Jest jakiś profit. No, wiadomo, że tutaj jest trochę innego rodzaju inwestycja, bo tutaj jakby wsadzasz pieniądze, jakby poświęcasz czas, energię, ale profit dopiero będzie na końcu i jesteśmy bardzo blisko razem z moim wspólnikiem, żeby pozyskać kolejnego inwestora, który przygotowuje nas do globalizacji tej firmy. I to jest firma, która jest porównywarką cen motoryzacyjnych, jakby cen części motoryzacyjnych. Jest takim jak marketplace'em, czyli takim miejscem, gdzie się spotykają zarówno osoby, które kupują części dla swoich klientów, czyli jakby no, twój warsztat samochodowy albo sklep, w którym ty kupujesz, ale zarówno są dystrybutorzy, czyli hurtownie, tak jak Intercars i inne te wszystkie, które dostarczają, ściągają to za granicę i dostarczają to do tych warsztatów, więc jakby my pokazujemy jednym i drugim siebie wzajemnie i swoje ceny, swoją dostępność produktów. Ale w ogóle decyzja skąd? Bo wiesz, gdzieś tam zaczynamy powoli coraz lepiej sobie radzić. Jasne, na razie flipujemy, ale wiesz, no, nie wiadomo co się stanie jutro z nieruchomościami. No właśnie. Gdzie tu lokować te pieniądze? Ale właśnie ja trochę inaczej myślałem, bo kiedyś byłem w takim szkoleniu w Londynie i tam sobie zdałem sprawę, co będę robił, już będę stary i bogaty. To pomyślałem sobie, no dobra, chciałbym być takim aniołem biznesu i inwestorem. I wróciłem z tego Londynu, to w 2015 roku bodajże, i mówię, dobra, to żeby być takim aniołem biznesu, to trzeba się znać na startupach. Ja się w ogóle nie znałem na startupach, nie miałem o nich pojęcia. A ty biznes, uwierz mi, że się robi całkowicie inaczej niż biznes nieruchomościowy. To jest totalnie, tak jakby, totalnie co innego, tak? Okay. Ja podaję taki przykład, może dobra, powiem go, że to jest jakby, to jest tak z seksem, nie? Że jak jesteś jedną płcią, to mniej więcej wiesz, co robisz. Ale gdybyś nie miał nagle zrobić flipa na płci, to nie wiem, czy byś wiedział od razu, nie wiem, czy byś się od razu odnalazł. Potrzebujesz szkolenia, praktyki. Zgadza się. Dlatego tutaj, w tym przypadku, ja dużo też jakby się szkoliłem z tych startupów i doszedłem jakiś tam poziom, może nie jestem jakimś geniuszem, natomiast jakby to, żeby być tam aniołem biznesu i żeby robić te startupy, no wiedziałem, że potrzebuję trochę pieniędzy i przepalić i trochę no, zainwestować. Znalazłem jakby, no moim wspólnikiem jest teraz mój kolega z pracy, mojej pierwszej pracy sprzed 10 lat, gdzie on mnie wdrażał w biznes, jakby uczył mnie tej pracy, był moim takim jakby wprowadzającym. No a dzisiaj ja jestem jego inwestorem i aniołem biznesu, tak? To role odwróciły dzisiaj, ja mu pomagam. Natomiast on jest jakby prezesem tej firmy i też udziałowcem i to on jakby operacyjnie zajmuje się działalnością, a ja on też się wciągnął pewnie w to, nie? Czy to on ci zaproponował? Bo to, wiesz, pomysł musi przyjść skądś. Właśnie on miał pomysł w szufladzie, ja ten pomysł wyciągnąłem z jego szuflady i powiedziałem, tak, to jest dobry pomysł, róbmy to. Okay. Nie, bo jemu brakowało takiej decyzji, żeby to wepchnąć po prostu to, bo uważam, że no fajny, może na kiedyś, na wieża kiedyś, na nigdy, naprawdę. I ja powiedziałem, dobra, to ja mam teraz taki
taki pomysł, że będę robił startupy i tym jest moim pierwszym, startupem. No i na szczęście nie mam żadnych kolejnych, bo już czasowo bym nie wyrobił. No i tutaj dużo czasu poświęciliśmy. No i jesteśmy bardzo blisko. Mam już aplikację zrobioną, wydaliśmy kupę pieniędzy na to. No i teraz będziemy od czerwca wdrażamy to w rynek. Ale to jest tak jakby, tu jest duże ryzyko. No, co liczę, to startup w ogóle przechodzi dalej. A w nieruchomościach jest tak, że trzymasz się pewnych reguł, to zawsze zarobisz. Może to nie jest takie spektakularne, że... Przynajmniej nie stracisz. Tak, zrobisz 100 tysięcy, 100 milionów nagle, tam 2-3 lata, ale no to takich osób jest mało. No właśnie, ale jakie ty masz plany i pomysły na przyszłość? Dobre pytanie. Nie no, plan jest taki, że taki plan długoterminowy. Mm-hmm. To jest taki, że rzeczywiście po tej 40, może 45 lat, no chciałbym już mieć taki jakby pełny wybór. Mm-hmm. Czy robię coś dalej, czy wiesz, czy lecę sobie na starość, na Jamajkę i tam sobie żyję mm-hmm. z rodziną. Także mam jeszcze 8 lat. Tydzień temu skończyłem 37. Mm-hmm. Natomiast w tym roku jeszcze na pewno flipuję. Cały czas już się rozglądam za działkami, tak naprawdę. Tak, już coś zacząłem tak naprawdę ogarniać i mam już jakieś spotkanie, jakieś wstępne propozycje zakupu działek. Mhm. Także myślę, że w przyszłym roku zaczniemy budować. Jest fajny deficyt teraz na domy. Mhm. Przynajmniej w tych dużych miastach, bo wszyscy budują bliźniaki, wszyscy budują szeregówki, a brakuje domu, także schodzą na pniu. To na tym szkoleniu właśnie ostatnio, na którym byłeś, to trochę ci otworzyłem oczy, nie? Jeżeli chodzi o domy. Tak. No, nie ma tego za dużo teraz. I co? I właśnie tak myślę, no, ktoś do mnie tak napisał na Facebooku ze Stanów, czy nie chciałbym zainwestować w diamenty na rynku singapurskim w ogóle. Przecież znasz się na tym, nie? No, bardzo. Natomiast zwroty mówi, że to jest bomba, to jest 30% zwrotu, wiesz, z kapitału i tak dalej. Gdzieś tam męczą mnie strasznie. Ryzyko, nie? No wiesz, w ogóle trzeba się to znaleźć. No, tak. Trzeba to czytać. Mówię, nie mam czasu. Mówi, nie trzeba czasu, ja ci wszystko ogarnę. No to świetnie. Tak. Ale wiesz, no ale w nieruchomościach masz zabezpieczenie jakieś, tak? A tutaj? No to jest mega zabezpieczenie, wiesz, no tutaj się nie traci praktycznie, tak, ciężko tak. Stracić, nie wiesz, jak nie zarobisz. Bo ty byłeś u mnie na deweloperce? Nie byłem. Nie byłeś? Właśnie pytałem cię ostatnio, kiedy to robisz, w październiku. Tak, w październiku. No i tak właśnie zamierzam się do ciebie przejść, bo są plany. Wiesz, no to ganianie po mieście jest fajne. Mhm. Lubię ganiać po mieście, ale momentami jest trochę męczące, bo gdzieś tam sobie coś zaplanuję i nagle ktoś do mnie dzwoni. Panie Wiktorze, no jest temat, jest okazja, trzeba zobaczyć. Mhm. To trzeba zobaczyć. Tak. No i to są duże pieniądze. No, teraz pytanie się nie nudzi. Ale ci powiem taką jedną rzecz, ci powiem, że to jest tak, że jak będziesz miał ten wybór, czy chcesz pracować, czy nie, to i tak będziesz pracował. Jeżeli łudzisz się na tym, że padniesz na plaży i będziesz leżał całe życie, to po 2-3 tygodniach, po miesiącu, czy po 2 miesiącach, to ci się znudzi, nie? I cię to wykończy. Nie, no ciężko jest nie pracować, bo jeszcze jak lubisz pracę, wiesz, jak to jest praca, która ci sprawia przyjemność, to można cały czas pracować. Mam jakby propozycję zakupu działki z całym projektem budowlanym i z pozwoleniem na budowę. Okay. Jak oglądałem ten projekt, to jest kurczę, no, gdzieś taka księga. No. To chyba za 40 inżynierów się podpisało. No tak, ale... Nie wiedziałem, co trzeba, wiesz, zrobić. To nie jest na domek projekt, tylko to jest... Jasne, ale to wszystkie oni musi przeglądać od razu, tak? Wystarczy być przejrzał rzuty, przejrzałbyś jakby technikali jakieś, z czego to ma być zbudowane. Na razie zrobiłem zdjęcie spisów treści. Okej. Okay. Nie, to ja wszystkiego nie czytam, nie patrzę, bo to nie ma sensu z punktu widzenia inwestora. Tylko weź pod uwagę jedną rzecz, że to, że ktoś zrobił projekt i ty masz go do kupienia z projektem, to nie znaczy, że ten projekt jest dobry. Okay. On jest, on daje ci prawo budowania. A jak to jest źle zaprojektowany budynek, to wybudujesz coś złego. Okay. Trzeba sprawdzić przede wszystkim, czy jest dobrze zaprojektowany. Ale to już eksperci. To już tak, to już są od tego lwej ludzie, nie? A wiesz co, a co byś powiedział na taki temat? Ostatnio też oglądałem, no mega cena, pod Wrocławiem, działka, 2,7 hektara, co, pół bańki, że i wiesz, już z pozwoleniem na budowę, z MPZP, znaczy nie, jest jakby w MPZP jest mieszkalnictwo
jednorodzinne, zabudowa jednorodzinna bliźniacza, tylko jest jeden szkopuł. Nie wiem, czy to jest szkopuł, czy nie, przy takiej cenie działki. Niedaleko jest, znaczy raz, brak drogi, a niedaleko jest też ferma jakichś kaczek, czy czegoś takiego. No i to może być czynnik zmniejszający cenę, ewidentnie. Tak. Okej, Wiktor, dziękuję Ci bardzo za to, że byliśmy gościem w Business Traderze. Mhm. Także trzymam kciuki za Twoje cele i no, liczę, że jakby spotkamy się za te parę lat i się okaże, że faktycznie już będziesz nie musiał, tylko po prostu robił sobie to co chciał, tak? Chętnie. Dzięki wielkie. Dzięki. Za spotkanie. Dzięki.